powodów, dla których umarli, nie przeszli dalej do światła. Najczęściej występującym jest taki, że przegapili własną śmierć i sądzą, że żyją nadal w fizyczności. Dla wielu żywych wydaje się to mało wiarygodne, czy wręcz zupełnie niemożliwe, lecz niestety tak wygląda prawda. Każdy człowiek tracący ciało fizyczne doświadcza przeglądu całego dotychczasowego życia. Następnie po pewnym okresie nieświadomości, różnym dla każdej duszy, budzi się jakby ze snu i już jako dusza, czyli człowiek właściwy, rozgląda się i stwierdza, że w jego życiu nic się nie zmieniło. Nadal tak samo widzi, słyszy, czuje i myśli. Potrafi przeoczyć nawet najbardziej oczywiste fakty. To, że do tej pory był chory, a tu w jakiś cudowny sposób wyzdrowiał. To, że był niedołężnym starcem, a teraz nagle nabrał nowych sił. Czy też to, że doznał w wypadku ciężkich obrażeń, po których obecnie nie ma nawet śladu. Może się poruszać dokąd chce i robić na co ma ochotę. Jednak najprawdopodobniej duch za życia nie wiedział, że takie rzeczy są możliwe po śmierci ciała fizycznego. Myślał, że po śmierci będzie sztywnym trupem. Tymczasem postrzega tego bezpośrednią odwrotność. Diametralna różnica pomiędzy wcześniejszym wyobrażeniem a nieoczekiwanym stanem obecnym nakłania go do irracjonalnej myśli, że zapewne nie umarł i żyje nadal. Nawet samobójcy nierzadko myślą, że nie udało im się zabić, efektem czego wciąż od nowa targają się na swoje życie. Tak więc w każdym przypadku po fizycznej śmierci nasze wewnętrzne ja istnieje nadal. Jest to możliwe, ponieważ ta część nas, która myśli, czuje i mówi do siebie jestem tym, jestem tamtym, nigdy nie umiera. Wraz z ciałem odeszło tylko nasze małe ja, nasza osobowość. Wielkie ja, które wcześniej ożywiało ciało fizyczne, nadal żyje. Ciało fizyczne nie posiada i nigdy nie posiadało substancji czy elementu umożliwiającemu mu samodzielną egzystencję. Stąd gdy wyższe ja wycofuje się z fizyczności, ciało fizyczne zostaje nagle pozbawione życia, a co my potocznie nazywamy śmiercią. Dusza, czyli człowiek właściwy, nasze prawdziwe ja, traktuje ciało fizyczne jak wehikuł czy ubranie, które porzuca, gdy się zużyje, czy gdy nie jest już potrzebne. Nie tęskni za dawnym ciałem, ponieważ posiada jego wierną, niczym nienaruszoną kopię, w której obecnie żyje nadal. Problemem jest fakt, że tak mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak naprawdę wygląda życie po fizycznej śmierci. Większość duchów błędnie wnioskuje, że skoro nadal mają ciało i są świadomi siebie, to nie umarli fizycznie. Wracają wtedy do swoich domów, pracy, do normalnego życia, czyli tych spraw, którymi się dotychczas zajmowali. Istnieje wiele konsekwencji takiego stanu rzeczy. W najdrobniejszych szczegółach można powiedzieć, że przebieg egzystencji po śmierci ciała fizycznego bezpośrednio uzależniony jest od poziomu świadomości człowieka przed przejściem przez transformację zwaną śmiercią. Jeżeli jest wysoki, to taki człowiek pozostanie bez przerwy świadom siebie. Sprawi to, że jego poziom wibracyjny będzie na zupełnie innym, wyższym poziomie niż ten charakteryzujący błądzącego ducha. Nawet gdyby zajmował tą samą przestrzeń co duch, nie będą sobie nawzajem przeszkadzali. Nie dopuści do tego różnica w poziomie wibracji. Jeżeli stan świadomości żywego fizycznie człowieka jest niski lub bardzo niski, to zajmuje on pod względem wibracji ten sam poziom, na którym przebywają duchy, które nie odeszły do światła. Taki człowiek jest szczególnie narażony na kontakt z duchem. Wystarczy chwila nieuwagi spowodowana upojeniem alkoholowym, narkotykowym czy każdym innym silnym nałogiem. Nie ma wtedy nic, co by człowieka chroniło przed duchami. Bardzo ważne jest, aby to wiedzieć, ponieważ istnieje liczna grupa duchów, które ze wszystkich sił czepiają się fizycznego ciała. Są rozgoryczone, pełne złości,
a nawet nienawiści ze względu na fakt, że muszą opuścić świat fizyczny, podczas gdy inni mogą w nim pozostać. Za wszelką cenę, nawet cierpienia swojego i innych, szukają ciała żywej osoby, które mogliby ukraść, aby w nim żyć chociażby o chwilę dłużej. To ten rodzaj opętań, o którym głośno w mediach. Żywi w żadnym względzie nie są ofiarami duchów. Oczywiście jedynie wtedy, gdy pozostają siebie świadomi, gdy nieprzerwanie wiemy, co czujemy i co myślimy. Konsekwencje nawiedzenia są różne, w zależności od rodzaju ducha. Jeżeli ze swojego fizycznego życia był chory, to możemy nagle bez żadnej przyczyny zacząć chorować na to samo, co on. Wtedy nie pomagają leki czy operacje, ponieważ to nie my jesteśmy chorzy. Jeżeli duch był furiatem, można łapać za nóż i atakować osoby przybywające w pobliżu, nawet jeżeli je bardzo kochamy. Jeżeli był samobójcą, będzie nas namawiał do odebrania sobie życia. Bycie nawiedzonym oczywiście nie zawsze oznacza, że musi dochodzić do aż tak ekstremalnych sytuacji. Najczęściej występującym przypadkiem jest tam, gdzie nawiedzony przebywa już z duchem od bardzo dawna, lecz nie jest tego stanu świadomy. Wprawdzie od chwili opętania zaczął inaczej patrzeć na świat, zmieniły się jego upodobania, być może pojawiły się nałogi, których wcześniej nie miał, często boli go głowa czy żołądek, jest coraz bardziej wyczerpany, rozdrażniony czy być może pogrążony w depresji, ale nie kojarzy tych symptomów z duchami. Po części zapewne dlatego, że proces nakładania przez ducha jego własnej psychiki na psychikę nawiedzonego przebiega zazwyczaj stopniowo, w sposób łagodny, a dokładnie utajony, co utrudnia rozpoznanie. Zmiany najprędzej zauważą najbliżsi. Mówią wtedy opętanemu, że zmienił się na gorsze, w co on sam absolutnie nie chce wierzyć. Dopiero z czasem, gdy staje się coraz bardziej zmęczony, wytrącony z równowagi czy w skrajnej depresji, ze zdziwieniem odkrywa, że otoczenie może mieć rację. Nie pomagają bowiem żadne kuracje, leki, odpoczynek czy nawet najdłuższy sen. Bywa i tak, że nawiedza nas więcej duchów. Nasza osobowość podlega wtedy ciągłym zmianom w zależności od tego, jaki duch jest aktualnie przy władzy i który nami kieruje. Co chwilę potrafią się zmienić nasze upodobania i nastroje, a my sami nie potrafimy osiągnąć równowagi. Być może posądzamy się nawet o chorobę psychiczną, albo inni nas o to podejrzewają. Bywają też duchy, które nie opętują ciała człowieka, lecz uzurpują sobie prawo do przebywania w domu, firmie czy mieszkaniu, wtedy gdy zmarł tam wcześniej jego właściciel. Potrafią one wprowadzać w takie miejsca wiele chaosu. Człowiek zamieszkujący taką przestrzeń może nie być w stanie zasnąć, a jeśli mu się to uda, jest ciągle obudzony. W jego głowie kłębią się tysiące myśli, a interesy nie idą tak, jakby tego chciał. Gdy badamy sprawę z bliska, okazuje się, że duch przebywa w naszym domu lub zmarły właściciel firmy kieruje nią w swoim świecie. Pomimo naszych najszczerszych wysiłków, działania ducha mogą doprowadzić nawet do jej upadku. Mimo że od jego śmierci mogło upłynąć wiele lat, on może nadal myśleć i działać jak za życia. Jego działania tworzą bowiem rzeczywistość, która może być w całkowitej sprzeczności z planami nowych właścicieli. Macie możliwość także wsparcia mojego kanału, wysłanie mi wirtualnej kawki i pomoc w dalszych podróżach, a jak podróżach, to historiach. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, kłaniam się, cześć.